Witajcie. Każdy kiedyś zaczynał. Tak samo zaczynałem ja od nagrywania filmów, pokazując wam te szczecińskie podziemia. Ten schron, który chcę pokazać wam dzisiaj, już kiedyś nagrywałem. No ale nie oszukujmy się, jest on bardzo słabej jakości. Były to moje początki, więc postanowiłem przy okazji nagrać go jeszcze raz. Schron jest bardzo niebezpieczny ze względu na bardzo trudne wejście i bardzo niską zawartość tlenu wewnątrz. Więc wchodzenie do tego schronu bez odpowiedniego sprzętu, detektorów wielogazowych, jest proszeniem się o samobójstwo, więc nie róbcie tego sami, was bardzo proszę. Ja wejdę tam, żebyście wy nie musieli, i pokażę wam, jak te podziemia wyglądają. Trzeba się trochę wczołgać tutaj. Nie jest to łatwe. Okej, daj mi kamerę. Wejście jest w kształcie ślimaka. Bardzo wąska klatka schodowa, która biegnie w dół. Nie mam jak wam nawet tego pokazać. Może tu będzie widać. Jest to... Zobaczcie, bardzo mało miejsca mam, nawet nie mam jak tego wam pokazać, ale... Zobaczcie, idą schody. Ja tutaj ledwo się mieszczę. Nie ma tego miejsca tutaj zbyt dużo. A jeszcze zwłaszcza jak trzymam kamerę w jednej ręce, to bardzo ciężko mi iść. Okej. Zaraz trochę się to ustabilizuje wszystko. Schodzimy cały czas w dół. Jak pamiętam, na tych cegłach gdzieś są oryginalne oznaczenia, ale jak je znajdę, to wam pokażę. One są chyba dużo, dużo wyżej. O Jezu. No bardzo, bardzo ciężko się tu wchodzi przez ten gruz. Okej. Doszliśmy do głównego chodnika. Tą część pokonamy na kuckach. Ale tutaj coś się odbyło od mojej ostatniej wizyty. Ktoś tutaj coś odgruzowywał. Zobaczcie, niespotykane w szczecińskich schronach prefabrykaty w postaci takich dwutełowników, tełowników, numerki. One są tutaj na wzmocnieniu. Tam pójdziemy za chwilę. Nie wiem, kto tutaj tego gruzu tyle nawalił. Jak byłem tu ostatnim razem, nie było tego tutaj tyle. Tu chcę wam pokazać bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest... Czekajcie, kamerę wezmę tak, tak. Widzicie? Rura wentylacyjna. Ktoś tutaj coś wykonuje, ułożył jakąś podłogę. Bardzo ciekawe. Jaki jest cel tego? Nie mam pojęcia. Okej. Spoglądam na czujnik i na razie jest wszystko okej. Słuchajcie, schron schodzi ponownie w dół i ponownie są tutaj prefabrykaty, te dwutełowniki. Dochodzimy do ceglanej ściany, w której były osadzone drzwi. Drzwi drewniane. Kurde. Nie wiem, co tu się stało, ale woda spadła. Było tu pełno wody. Nie wiem, skąd tego gruzu tutaj tyle. Tego nie było tutaj. Pójdziemy sobie dalej. Aż muszę zobaczyć ten stary filmik, żeby porównać.
Tu mamy wnękę, taką ceglaną. Prawdopodobnie mogłaby być tutaj toaleta. Zobaczcie, ten schron widzimy po nadprożach u góry i nadprożach na dole. Możemy powiedzieć, że jest w 100% wykończony. Ale jego dalsza część jest najciekawsza. Wyjście ewakuacyjne z tego schronu jest wykonane z drewna. Szerokości jakieś 70 cm. Ten tunel nie nadaje się do eksploracji. Ja spróbuję wam trochę go pokazać. Przyznam się szczerze, że w początku lat 2000 chodziłem tym tunelem do końca. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest w opłakanym stanie. Zaryzykuję tylko kawałeczek, żeby wam pokazać ten tunel tam, gdzie on się kończy. Znaczy, jak on tam dalej idzie. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Widzicie? Ja nie zaryzykuję tam wejścia dalej. Zobaczcie, to wszystko wisi na słowo honoru. No ale coś pięknego. Słuchajcie, myślę, że i tym razem udało mi się pokazać wam coś ciekawego. Jest to jeden z ciekawszych schronów na terenie Szczecina, choć bardzo niebezpieczny. I naprawdę nie ryzykujcie, nie wchodźcie tutaj, jeżeli nie macie odpowiedniego doświadczenia i sprzętu. Są schrony, które tam można powiedzieć, że można zwiedzać bez żadnego problemu, ale tego stanowczo odradzam. To cześć, do następnego.